Dobry wieczór, witam w kolejnej pogadance odnośnie pieniążków. Porozmawiamy dzisiaj e, odnośnie strat, czy bardziej kosztów, jakie niesie za sobą streamowanie. E, tak więc, mam nadzieję, że film będzie się podobał. Jest to druga część filmu odnośnie finansów e, przy streamowaniu. Pierwszą część odnośnie dochodów e, zrobiliśmy chwilę wcześniej, jest ona dostępna w linku pod spodem. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany, ile przeciętnie, przeciętnie zarabia, Polski początkujący streamer, to odsyłam Cię do linku, który jest w opisie. No i cóż, zapraszam na film odnośnie strat. Zacznijmy najpierw od tego, na co podzielimy straty. Ja osobiście straty dzielę na straty okazjonalne, czyli takie, które występują pojedynczo lub rzadko, są zazwyczaj kosztami jednorazowymi, oraz straty stałe, czy koszty stałe, które mamy przez cały czas streamowania. Pierwsze koszty, czyli koszty okazjonalne, mamy w momencie, kiedy chcemy w ogóle zbudować sobie stanowisko do. Do streamowania. Jeżeli mamy komputery, jeżeli mamy dostęp do komputera, tutaj koszty będą dla różnych grup różne. Dlatego, że niektórzy mają lepsze komputery nadające się do streamowania, a niektórzy nie muszą zainwestować w lepszy sprzęt. Poza tym też gry streamowane są różne, ale do tego dojdziemy. Zacznijmy od tego, że będąc streamerem, musimy się zdecydować na jakiś content, co chcemy streamować. Jedni Będą streamować gry y, na przykład starsze, pikselowe, arcade'owe y, i do tego nie jest potrzebny duży sprzęt. Y, owszem, można zainwestować w y, na przykład konsole starego typu, do tego jakieś capture card y, i tak dalej, iść w koszta, ale równie dobrze można to załatwiać na przykład emulacją. Będzie oczywiście mniej y, legalnie, ale y, po kosztach, tak? Po kosztach streamowych. Y, jeżeli chcesz streamować gry typu AAA, no potrzebujesz już lepszy, lepszy sprzęt, potrzebujesz kartę graficzną, potrzebujesz, jeżeli chcesz z konsoli nowszej generacji capture card, potrzebujesz, potrzebujesz komputer, potrzebujesz monitor, najlepiej dwa monitory do streamowania, potrzebujesz oświetlenie, jest wiele rzeczy, które do sprzętu jest ważne i tutaj jeszcze możesz oczywiście streamować rzeczy zupełnie niezwiązane z grami. Oczywiście że tak, można streamować talk y, tak. Są różnego rodzaju, Twitch ma swój oddzielny dział w ogóle odnośnie streamowania różnego rodzaju talk oraz możesz streamować na przykład wykonywanie czy tam rzemiosło jakieś, tak, wykonywanie cosplayu możesz streamować chociażby gry w szachy normalnie na na no na tablicy szachowej. E, tak więc to już zależy od Ciebie. To jest jeden koszt, czyli sprzęt. Sprzęt główny. Tutaj. Od razu dam dopisek odnośnie siebie. Ja sprzęt miałem e, wcześniejszy. Wymaga on delikatnej modyfikacji, e, natomiast wszystko odbywało się w obrębie tego, co już miałem wcześniej, dlatego że w czasie studiów e, zacząłem składać swój komputer i e, już wtedy zacząłem myśleć o tym, że będą mi potrzebne dwa monitory, a nie było to jeszcze, nie miało to w związku zupełnie ze streamowaniem. Było to podyktowane bardziej tym, e, co było mi potrzebne w danej, e, w danej chwili, e, po prostu jako sprzęt. Przesiadając się z laptopa i idąc w komputer stacjonarny, więc, całe szczęście, ten koszt przy moim streamowaniu odpadł zupełnie. Punkt numer dwa to są koszta związane z, ze sprzętem y, niezależnym od komputera y, czyli wystrój pokoju, odpowiednie biurko, oświetlenie, y, green screen fotel, może, to już zależy od tego, co kto woli, natomiast co kto potrzebuje oczywiście. Jeszcze jako wisienkę na torcie do sprzętu mogę powiedzieć, że oczywiście wymagana jest kamera, tak? Są streamy bez kamery, bez kamerki, nie ma problemu, można tak streamować, jednak wydaje mi się, że streamy z kamerką są lepszej jakości, tak mi się wydaje. Lepszy jest kontakt streamera z widzem, i jakoś nie wiem wydaje mi się że to jest jedyne e, dobre podejście tak żeby e, nie streamować bez kamerki ja miałem taką sytuację że zanim został mi ufundowany capture card e, to e, streamowałem bez kamerki z PlayStation 4 i szczerze wam powiem nie czułem się z tym dobrze brak e, tego kontaktu jest nie wiem jest takie dziwne odczucie ale tak jak powiedziałem jest możliwość streamowania również bez kamerki i to ma również przełożenie na następne koszta, o czym teraz mówię, o czym wspominałem przed chwilą i o czym teraz będę kontynuował, czyli koszta wystroju pomieszczenia, w którym streamujemy. Dlatego, że zazwyczaj, żeby mieć przynajmniej minimum jakość, minimalną jakość streamowania przy użyciu kamerki, wymagamy po pierwsze oświetlenia twarzy, po drugie, oświetlenia tła i po trzecie, samego tła, czyli green screen, blue screen lub innego tego typu rzeczy. Można się też bez tego obejść. Dużo znanych streamerów streamuje bez green screenów, bez wycinania, bez chromaki. Oczywiście można tak robić. To już w zależności od preferencji, od tego, co streamujecie i czego wy oczekujecie od swojego streama. O, to już zostawiam do Waszych preferencji, co chcecie z tym robić. U mnie wygląda to tak, że. Mam jeden softbox w cudzysłowie, oczywiście. E, tak, jeszcze PS. Jeżeli kogoś interesuje dokładnie ustawienie, tutaj co mam, odsyłam do filmu, e, który jest również na YouTube odnośnie mojego setupu i mojego pokoju w ogóle, pokazania st mojego stanowiska streamowego. Myślę, że film może się spodobać. Jest taki od serca ode mnie dla Was e, na zakończenie roku 2017, ponieważ było dużo zgłoszeń, chcieliście dowiedzieć się, to tam właśnie to widać. I tutaj ja mam green screen za sobą. Do green screena jest, jest softbox, który jest mojej własnej roboty. Też bardzo tanio, zupełnie nie kosztował mnie nic, praktycznie. Do tego mam lampkę, która też mnie nic nie kosztowała. Jedynie co ewentualnie do kosztów możemy wrzucić, wymiana żarówek zwykłej żarówki na żarówki LEDowe tudzież świetlówki takie spiralne. To już zależy od tego. Co Wy macie dostępne i na co chcielibyście wymieniać? Jeżeli chodzi o moje koszta, to nie było to niczym podyktowane, bo kartka papieru do softboxu nie kosztowała mnie nic, spinacze do softboxu nie kosztowały mnie nic, kawałek taśmy klejącej do softboxu nie kosztowało mnie nic żarówki, czy wymiana żarówek praktycznie poszła w koszty, bo i tak, i tak mi się żarówka spaliła, i tak bym musiał kupić, a kupiłem ją jeszcze, je bodajże jeszcze po jakichś okazyjnych cenach w markecie budowlanym i chyba w spożywczym. Tak więc tego również nie wliczam w moje koszta. Jeżeli Wy musicie zainwestować, proszę wliczcie to w swoje koszta, wyjdzie Wam dodatkowa kwota. Teraz odnośnie jakości streama, E, tak jak mówiłem, jeszcze wróćmy do kamerki. Kamerka może być równa, różna. Ja moją kamerkę e, też nie wliczam w koszta, dlatego że jest to kamerka internetowa najprostsza, jedna z tańszych, e, która od, od, obsługuje 720p. E, na moje wymagania wystarcza. Jeżeli potrzebujecie czegoś lepszego, oczywiście możemy się bawić na lustrzanki cyfrowe do podpinania, ale szczerze powiem, po co? Szczerze powiem, po co? Nawet jeżeli miałem potrzebę e, przy streamowaniu custom keyboardu. Kiedy brakowało mi drugiej kamery, miałem potrzebę podpięcia drugiego, drugiego modelu, to wystarczył mój telefon komórkowy, który na prowizorycznym selfie-sticku, który można nawet gdzieś przykleić do biurka, czy jakkolwiek, wystarczyło podwiesić ten, 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 ten telefon i po prostu na niego zainstalować aplikację, która działa jako bez, jak bezprzewodowa kamera, i z tego nagrywać bezpośrednio już na komputer. Działało super, ja to robiłem wcześniej na iPhone i tam nie było z tym żadnego problemu. A teraz, kiedy używam Androida, jest to jeszcze prostsze, więc naprawdę tutaj nie ma żadnego żadnego zupełnie problemu, jeżeli chodzi o posiadanie kamerki nawet takiej najprostszej. Wystarczy po prostu chcieć. Tak więc w moim przypadku koszta sprzętu, jak i koszta zrobienia oświetlenia i green screena odchodziły Przepraszam małe kłamstwo greenscreen musiałem zakupić greenscreen musiałem zakupić i były to koszty około 35 zł za yy, to jest 1,50 na 5 metrów ekranu zielonego i do tego jakiś miałem niż, yy, chyba końcówki kupiłem tylko po 6 zł za sztukę. ale tak jak mówię nie jest to są jakieś koszty wielkie wygórowane tak więc ja tego osobiście nie traktuję jako yy, koszty streamowe, bo nawet do wykonywania dobrych filmów na YouTube też przydaje się green screen, więc to już kwestia tego też, co wy chcecie robić, więc to nie jest koszt wymagany. Dalej wyciszenie pokoju. Ja osobiście nie planowałem wyciszać pokoju, ale ponieważ Stream odbywa się u mnie oprócz tego, że rano od 9 do 14 to również często odbywa się również od 20 do 24. Czyli nachodzimy tutaj na godziny nocne i nie chcąc być upierdliwym dla sąsiedztwa, no, chciałem zainwestować w em, ekrany jakieś akustyczne. Ponieważ profesjonalny ekran akustyczny są, jest to bardzo droga rzecz, e, oczywiście można również, nie wiem, sobie ścianę wygłuszyć. Yy, na przykład stropianem na to nałożyć yy, płytę gipsowo-kartonową, to już są większe koszty. Natomiast najtańszym kosztem yy, można to zrobić przy pomocy e, takich gąbkowych ekranów akustycznych. Jest tego pełno na Allegro, jest tego pełno w internecie, można to naprawdę tanio yy, dostać. Ja za całą ścianę zapłaciłem coś koło 200 zł, już razem z klejem, ze wszystkim. Z tym, że i tutaj wielki ukłon dla moich widzów, yy, zostało to ufundowane przez moich widzów. Tak samo wymiana drzwi. Drzwi niestety jeszcze nie zostały wymienione, ale będą, to jest na 100%, będą wymienione. Tylko czekam na troszkę lepsze sytuację kiedy będę mógł sobie je przywieźć i obrobić, bo niestety w starym budownictwie ościeżnice nie są zbyt proste i wymaga to już wkładu troszeczkę pracy, ale do tego dojdziemy. W każdym razie jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc mi tutaj w wygospodarowaniu pieniędzy na ekrany akustyczne. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bardzo pomogliście, zresztą na filmie je widać i wygląda to epicko, ba, nawet mojej mamie bardzo się spodobało, która jest bardzo taka, no, że nie, lepiej nie zaśmiecać, tak, pokoju, natomiast to bardzo ładnie wygląda i myślę, że nawet jest estetyczne całkiem, tak więc jest OK. I chyba tyle, jeżeli chodzi o, o samo stanowisko, Biurko też wykonywałem sam, ale wykonywałem je dużo wcześniej niż w ogóle pomysł na streamowanie. Wykonywałem je pod komputer, więc to jest kolejna rzecz, która odeszła mi z kosztów streamowych. Więc zobaczcie, jak dużo rzeczy już oszczędziłem, e, mając na uwadze to, że po prostu no, mam dobry komputer tak, i mogę tą e, siłę e, obliczeniową komputera przełożyć na to, że mogę zastreamować, mogę sobie zagrać w moją ulubioną grę i tak dalej. Tak więc może w Waszym przypadku się to również... E, E, sprawdzi, tym bardziej, że no, nie musicie streamować gier AAA. E, ja nie streamuję w większości gier AAA e, 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 i lubię streamować gry słabsze, tak? Jakieś tam Pokémon Trading Card Game czy e, gry Arcadeowe, jak streamowaliśmy, to też bardzo fajne i to pójdzie nawet na, na komórce, przypuszczam. E, tak więc z tym nie ma problemu. Ba, odnośnie komórek przecież można też streamować. Na przykład Pokemon Go, prawda? Jest bardzo dużo gier, bardzo dużo możliwości, które można, można streamować, i tak dalej. Więc to są koszty stałe, to są koszty okazyjne, jednorazowe i tutaj myślę, że nic więcej w, ty, w tej kwestii nie wymyślimy nadzwyczajnego. Jest to koszt, który po prostu musimy ponieść i potem jak wszystko się uda, to nic więcej nie, nie musimy wymieniać. I tylko działamy przez cały na, na, czas na tych kosztach. Do kosztów jednorazowych oczywiście dochodzą nam również koszty związane z zakupiem gier, ale ze względu na to, że swój content można opierać zupełnie o gry Free to Play, jak Liga Legend, jak e, Fortnite, jak e, Path, Path of Exile, lub różne tego typu tytuły, lub zupełnie jechać na niezbyt legalnych tytułach lub tytułach mobilnych, które są darmowe i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie musimy swój content opierać na grach płatnych. Tak to też ja kosztów streamowych pod kątem kupna gier nie biorę pod uwagę. Poza, Ponadto część gier dostałem od Was, czy to w prezencie jako, pod, jako po prostu klucz, który aktywowałem sobie na Steam czy to w postaci wersji nawet pudełkowej, którą od dostałem od was, czy to w wersji udostępnienia w trybie rodzinnym na Steamie na zagranie ten jeden czy dwa razy. Dlatego ja nie biorę pod uwagę, bo ja raczej nie kupuję gier, w które nie chcę grać. Jeżeli kupuję gry, to tak jak na przykład Dark Souls, to kupuję je dlatego, że lubię je w nie grać, więc nie jest to mój koszt streamowy, jest to koszt, który i tak i tak bym poniósł. Dlatego też ten koszt sobie zaliczam również jako zero. Natomiast e, głównym naszym kosztem, i to, co jest według mnie najciekawsze, sam miałem wielką zagwostkę, zastanawiałem się, jak to będzie, to są koszty okazyjne. E, jeszcze oprócz e, kosztów takich, powiedzmy, pośrednich, możemy jeszcze wziąć programy do edycji, bo oczywiście jest pełno. Programów darmowych. Możecie używać obs który jest darmowy, ten podstawowy. Możecie używać botów. Jakiś, ja używam angbota, który ja używam go w wersji darmowej, ale możecie zakupić wersję płatną. Możecie używać yy, Gimpa, a możecie używać Photoshopa. Możecie używać OpenOffice'a do jakichś tam rzeczy, a używać yy, Office'a Microsoftu. To już jest od Was zależne, co wy chcecie. Ja w 99% używam yy, programów darmowych. I no myślę, że nie mam straty jakości na, tej, na tym. Jest to jakość, która mi się podoba i nie mam z tym problemu. I myślę, że chyba widzą też się podoba. Zresztą dajcie znać w komentarzu. A teraz mała zabawa dla Was. Chciałbym, żeby osoba, ci, którzy oglądają to, dali, żebyśmy weszli w małą zabawę, spróbujcie określić. Zaraz Wam powiem yy, specyfikację mojego kompura, komputeru. Kompura mojego, mojego komputeru znacie, yy, więc yy, a jeżeli nie znacie, to jest ona po pierwsze yy, pod filmem o yy, moim stanowisku do streamowania, a po drugie pod yy, opisem na Twitchu. Yy, tak więc tam sobie zajrzycie, jeżeli nie wiecie. I teraz zagadka jest taka: ja streamowałem przez cały rok 2017. Yy, dokładnie 2054 godziny. 2054 godziny. To jest cały mój stream przez, yy, przez od 1 stycznia 2017 do końca roku. I teraz zagadka. Ile? Ile? Tylko proszę zatrzymaj, zapauzuj film i napisz liczbę w w komentarzu, ile mnie kosztował stream pod kątem prądu. Pod kątem prądu. Taka zagadka dla Was, a zaraz będę rozwinęł moją myśl. Zatem, ja bardzo byłem ciekawy zawsze ile stream mnie będzie kosztował i tak stwierdziłem, że będzie to również ciekawy, dość Tytuł do filmu. Tutaj pewnie mi niestety chromaki wytnie guziczki, bo są zielone. Natomiast zakupiłem sobie takie urządzenie w kwocie tam około 50 zł. Jest to bardzo łatwe, bardzo fajna sprawa. Podpinasz z jednej strony masz gniazdko, wpinasz w gniazdko, z drugiej strony masz gniazdko, tutaj podpinasz pod gniazdko i to ci mówi, ile dana rzecz pobiera prądu. I zrobiłem sobie pewne obliczenia, którymi zaraz się z wami podzielę. A mianowicie, sprawdzałem e, na kilka sposobów, e, jak co działa i e, cały mój sprzęt, zacznijmy od oświetlenia. Oświetlenie, e, wszystko sprawdzałem, każdą żarówkę, bo byłem ciekawy, czy to, co jest napisane na tabliczce znamionowej, na e, danym na przykład świetlówce, czy na e, e, żarówce LED-owej, pokrywa się z tym, która, jaki jest prawdziwy pobór. I powiem Wam, że tak, e, plus minus tam 1 W, czyli... Mniej więcej tyle, co jest y, błąd sta statystyczny, błąd obliczeniowy na tym urządzeniu, y, pokrywało się. I na ta w takim sposobem żarówka Osram Dulux Twist 12-watowa pobiera 12 W. Y, żarówka Osram Dulux Twist 23-watowa, i tutaj pobiera trochę mniej, ale to mówię, jest w, y, w tych widełkach błędu statystycznego, objędu, błędu obliczeniowego, pobiera 22 W. 23 znamieniowe, 22 pobierała. E, moja duża lampka, którą widzicie, którą ja rzadko używam, e, naprawdę rzadko używam do streamowania, raczej używam, jeżeli już to do nagrywania jakichś krótkich filmów, e, fotograficzna 85W to jest dużo, to jest dość dużo, to jest naprawdę dużo. E, I ona tyle pobierała. Natomiast e, te żarówki, żarówka Ecolite z mojego softboxu 7W i co się zgadzało. Oraz żarówki górne, których, których też rzadko używam, po 12 W każda. E, I to się wszystko zgadzało. Tam mówię, jakiś 1 W w jedną czy w drugą, ale e, ogólnie to, co było na tabliczkach znamionowych e, danych urządzeń, się pokrywało. Wyniki, oczywiście, macie wrzucone w ten film. E, ponadto, e, to, to, to było oświetlenie, ponadto. Sprawdzałem monitory, sprawdzałem monitory w różnych opcjach. I tak, średnio wychodziło mi w momencie podłączenia, że monitor zabiera 34 waty energii jeden. Natomiast w zależności od trybów różnych, które były włączone, czasami na trybie graficznym, którego ja nie używam na żadnym monitorze, pobierał 39 Watów każdy, a w trybie tekstowym. Gdzie używam jednego monitoru w trybie tekstowym, ten gdzie mam wróconego bota, gdzie mam podgląd streama, gdzie mam takie rzeczy, pobierał 26 W, czyli dużo mniej. To jest bardzo, dużo mniej. To jest, no nie, nie połowa, ale troszkę, znaczy, no mniej. I yy, yy, ponieważ ja ten używam, yy, czyli ten po lewej używam na trybie tekstowym, a ten po prawym na trochę yy, bardziej żernym trybie. To przyjąłem, że każdy z nich będzie pobierał 34, czyli tak jak mi wyszło sumarycznie w czasie grania u nich. E, czyli łącznie przyjmiemy 68 W. 68 W. E, jako dwa monitory. Oprócz tego podpiąłem komputer, a do komputera zaraz przejdziemy. Podpiąłem najpierw jeszcze PlayStation 4. PlayStation 4 e, podpiąłem pod to urządzenie na czysto i w stanie spoczynku. E, pobierało ono około e, 80 W w stanie spoczynku. Kiedy byliśmy na przykład na ekranie głównym, nic tam nie robiliśmy. Natomiast po odpaleniu gry e, w Bladbornie, na przykład, na, na którym dokonywałem pomiarów, grałem sobie w Bladborna i e, ekrany ładowania to było 85 W. Natomiast e, w momentach e, takiej czystej gry było około 112-115 W. Przy przechodzeniu przez fog, fog gatey, gdzie wchodziliśmy do areny z bossem, podskakiwało do 120 W. I przyjmiemy 120 W do, do naszego obliczania, z uwagi na to, że no, jest to najwyższa miara. tak? Lepiej zawyżać wynik niż zaniżać. Mam nadzieję, że um, się z tym zgadzacie i będzie to miarodajne. Kolejną rzeczą. Jaką mierzyłem, to był telewizor. Telewizor, o, to, o czym wspominałem już w, w filmie e, odnośnie mojego setupu, e, jest tymczasowy, zostanie zmieniony kiedyś na monitor. Natomiast telewizor sam, niezależnie od tego, co wyświetlał, brał 84W. Ciekawe, próbowałem, e, tak jak z monitorami się bawiłem, próbowałem podświetlać go całkowicie na biało, czy tam w większości na biało, podświetlać na czarno, czy tam <laughs> jak najmniejsze zużycie z nim robić, ale trzymał się bardzo solidnie na 85 84 watach. I to taką wartość przyjmiemy. Teraz komputer. Komputer jest tutaj w zależności od tego jaki macie sprzęt, będzie różny wynik. A dlaczego? A dlatego, że w zależności od tego w co gracie, to po pierwsze będzie to zależne, a po drugie jaki macie sprzęt. Starsze sprzęty raczej lecą w większości na maksymalnych, że tak to nazwę, obrotach, i czerpią e, na przykład karta graficzna, bo to od niej głównie myślę, czerpie maksymalny e, prąd, jaki tam jest, e, ma, ma, ma czerpać. Natomiast już nowsze karty graficzne mają tak, że w zależności od potrzeby e, sobie miarkują, tak? E, na przykład zmniejszają obroty wiatraków, e, czy zmniejszają napięcie, czy taktowanie, takie tam rzeczy. E, tak samo procesory. W ogóle nowe e, komputery już potrafią sobie zarządzać e, elektryką dużo lepiej niż te komputery starsze, które ja pamiętam. I e, normalnie, w e, stanie spoczynku, komputer nie pobierał za, za dużego prądu, tam było około 100 W. E, na, na, nawet, nawet chyba nie, ale nawet nie zapisywałem tej wartości, bo nie była mi ona potrzebna. E, I tutaj przeprowadziłem dwa takie badania. Raz zapuściłem, o czym nie wiedzieliście, przez cały stream piątkowy zapuściłem sobie to urządzenie, i to urządzenie ma możliwość, ma możliwość ustawienia sobie takiego czegoś, że ma ci powiedzieć później, jaka była minimalna wartość, jaka była maksymalna. I minimalną wartość, jaką miało, to było 150 watów przy streamie piątkowym wieczornym, maksymalną 350 watów. Czyli 200 watów różnicy. Graliśmy, nie pamiętam, w Dark Souls, o ile się nie mylę, albo, albo nawet chyba nie, w Diablo chyba graliśmy. W każdy, I później oczywiście graliśmy w Monopoly i te takie gry mniej wymagające. Natomiast przy graniu w Dark Soulsie od 211 w do 350, 345 Zaokrąglimy do 350 W, czyli tak samo jak maksym, przy maksymalnym obciążeniu, czyli przy włączonym OBS-ie, przy włączonym trybie streamowania, przy włączonym bocie, przy włączonym Firefoxie z jakimiś tam rzeczami, przy włączonym SoundgateQuestie, przy włączonej grze yy, i przy tym wszystkim, co jest włączone w czasie streamowania. Yy, I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o główne yy, rzeczy. I teraz, jak ja będę przeliczał, ponieważ. Ja korzystam, nie, nie mam tego wszystkiego włączonego ciągle, to pewne rzeczy wyrzucimy, pewne dodamy. Eee, na pewno zostawimy softboxa, którego używam ciągle. Na pewno zostawimy małą żaróweczkę z prawej strony, którą używam ciągle. Bo nawet w lato, kiedy jest słońce, to włączone jest, żeby było równomierne oświetlenie ekranu za mną. Natomiast górnej lampki nie będę liczył, tych górnych lampek, które są na suficie, nie liczę w ogóle, bo one prawie w ogóle nie są włączane. Lampy, lampki dużej, tej po prawej mojej stronie, też nie będę liczył, z uwagi na to, że jest ona rzadko włączona. Teraz na przykład nie jest. To w zależności od tego, po prostu, co mi jest w danym momencie potrzebne. Jej raczej nie włączam. Raczej, jeżeli już streamuję to tylko z tym i z tą boczną i to jest zupełnie wystarczające. Jakoś tak udało się fajnie to zrobić, że jest to wystarczające. Tak więc mamy dwie lampki i nie będę liczył konsoli. Oczywiście by był to dodatek. Całkowitą wartość konsoli, całkowitą wartość obci obciążenia, całkowitą wartość prądową, którą pobierają musiałbym dodać do ogółu, ale z uwagi na to, że zarówno telewizor, jak i PlayStation biorą po te 85, powiedzmy, to daje nam 170W. Watów. 170W watów to jest yy, no, maksymalny stream. To jest różnica między minimalnym obciążeniem na stream a maksymalnym obciążeniem, tak? Tam z lekkim dodatkiem. Yy, też zwróćmy uwagę, że ja nie zawsze gram w gry AAA często gramy w gry mniejsze, tak? W właśnie arcade'owe, w kardzowych humanity, przez co są ponad dwie godziny streamu. W gry okienkowe, w Pokémony graliśmy. Tak więc, żeby nie zamieszać za bardzo, skupimy się na naszym stanowisku komputerowym i na to policzymy obciążenie, ale weźmiemy obciążenie maksymalne, czyli 350 watów. Czyli przejdźmy do obliczeń. Odnośnie obliczeń E, najpierw wytłumaczę wam, jak przeliczyłem cenę. Otóż, e, rachunek, jeżeli ktoś miał z was rachunek za prąd kiedyś w ręce, to wy, występuje tam dość dużo e, ciekawych pozycji e, i są opłaty zależne od zużycia, te tak jakby, które są, no zależne od zużycia, jak sama nazwa wskazuje, oraz opłaty stałe. E, opłaty stałe to jest opłata dystrybucyjna stała, opłata przejściowa i opłata abonamentowa z tego co wyczytałem na rachunku to chodzi o to, że tak jest jakby opłata za utrzymanie linii, za to, że oni mają tam te kable i to jest konserwacja i tak dalej, trzeba to utrzymywać. Opłata przejściowa to jest jakaś opłata odnośnie wielkości zużycia. Nie jestem dokładnie pewien za co to jest i to jest stała opłata 6.50 i one zależą od tego jak wielkim jak, jak wielkie mam zużycie. Wydaje mi się, że są to opłaty w zależności od tego, czy na przykład jesteśmy przedsiębiorstwem, czy, czy po prostu osobą fizyczną, ale nie jestem pewien. 6,50 tyle mam na rachunku. Oraz opłata abonamentowa jest to opłata za to, że ktoś przychodzi raz na jakiś tam czas i szczytuje liczniki. Ja akurat mam liczniki bezprzewodowe, więc pan sobie tylko przychodzi i 80 groszy w miesiącu za to bierze. I to jest doliczone. Teraz rachunki mogą wam przychodzić różnie, mogą być, mogą wam przychodzić co miesiąc, co kwartał, co pół roku. Wszystko jest zależne od waszej firmy. Ja mam umowę podpisaną z Tauronem. I tak właśnie wyglądają opłaty u mnie w tutaj regionie. Czy coś jeszcze z opłat stałych? Nie, to wszystko opłaty stałe łącznie wynosi 892. Z tym, że ja tych opłat nie będę brał pod uwagę, jedynie zaokrąglimy e, troszeczkę kwotę, która nam wyjdzie e, w zależności od zużycia, e, dlatego, że e, no nie jest to jedyny sprzęt, który korzysta z prądów w tym domu, tak? Bo jest jeszcze dużo innych sprzętów, które równie dużo biorą prądu, tak jak prąd czy lodówka, e, tak jak e, lodówka czy e, zmywarka czy pralka. E, dlatego to po prostu gdzieś tam będziemy mieli jako Taką w pamięci kwotę. Natomiast podstawowe zużycie jest obliczane na podstawie trzech parametrów: energii do, elektrycznej całodobowej. U mnie nie ma dwóch taryf, jest jedna taryfa całodobowa: opłata dystrybucyjna oraz opłata OZE. Nie wiem co znaczy ten skrót, ale jest to jakaś tam bardzo, bardzo, bardzo minimalna kwota. I u mnie macie przedstawione tutaj ceny brutto, ceny netto. Oczywiście do ceny netto musimy sobie to wszystko jest za jednostkę. Oczywiście do tego musimy sobie dodać do tego musimy sobie dodać VAT. VAT wynosi 23% i po przeliczeniu wynosi nam, wychodzi nam 0,52 zł za um, 1 kW Tutaj nie ma tego zapisanego, ale za 1 kW Nawet mogę dopisać kilowatogodzinę to będzie jednostka, a ze względu na to, że są te opłaty dystrybucyjne e, te stałe, to zaokrąglimy to do 55 groszy. Tak więc to mamy nasze podstawowe e, e, mamy przedstawienie jak będziemy obliczać koszty. Ok, tak więc podsumujmy. E, tutaj stworzyłem taką tabelę w Excelu, na której można zobaczyć podsumowanie. Tak jak mówię, nie brałem wszystkiego pod uwagę. Lampka softbox mała na przodzie. Która działa zawsze na streamie. Lampka boczna mała, która działa zawsze na streamie. Tak jak mówiłem, nie są brane lampki. E, duża lampka, lampki sufitowe nie są brane. Lampka fotograficzna, dlatego że to jest używane tylko okazyjnie, nie używane na co dzień. Do tego dwa monitory. Te tutaj. Oraz komputer przy maksymalnym obciążeniu wzięliśmy 350. Jest to maksymalne obciążenie, jakie udało mi się wyciągnąć na tym komputerze. Nie bierzemy tutaj pod uwagę konsoli, nie bierzemy pod uwagę monitora dodatkowego pod tytułem telewizor, dlatego że no nie ma takiej potrzeby i tak w większości odbywamy, streamy się tutaj odbywają na komputerze, a nie zawsze gramy w gry, które obciążają komputer na maksa. Tak więc tutaj myślę, że to będzie miarodajne, i przejdźmy do obliczeń. Moc. W watach zmieniłem na, czy tam nie, nie zmieniłem, tylko po prostu z tego wziąłem praca wykonana w kilowatogodzinach przy napięciu 230, 230 V, to jest napięcie, które mam w gniazdkach, tam z małym groszem po przecinku, ale to jest nieistotne. Praca w sumie wynosiła 0,43,7 kWh i Podsumowując, podsumowując, niżej troszkę zejdźmy. Cena za kilowatogodzinę, tak jak powiedziałem, 55 groszy w małym zaokrąganiu. Łącznie godzin streamowych w roku 2017-2054. Łączne zużycie 897,59 i 8. 900, można powiedzieć, kilowatogodzin. I łączny koszt. 493 ,68 zł 68 groszy czyli tyle kosztował e, prąd który był potrzebny by zasilić moje stanowisko gamingowe, moje stanowisko streamowe przede wszystkim. Jest to tak jak mówię liczone z górką e, na maksymalnych obciążeniach e, jakie ja tutaj osiągałem. Tak więc przypuszczalnie jeżeli mia miałbym powiedzieć to tak 450 pi razy oko e, przysłowiowe Mógłbym powiedzieć, że kosztuje obciążenie e, tego sprzętu tutaj. Oczywiście, jeżeli ktoś ma sprzęt słabszy lub korzysta z mniejszej ilości oświetlenia z jednego monitora i tak dalej, to koszty są inne. Tutaj musicie sami o, sobie przeliczyć to. Można to zrobić przeliczając tabliczki znamionowe e, czy przeliczając obciążenie komputera. Musicie po, poczytać, ile wasz komputer bierze, bierze prądu, szczególnie zasilacz, bo to, to jest najważniejsze. E, Monitory mają wszystko opisane na tyle, przynajmniej powinny mieć konsola powinna mieć, z tego co pamiętam, nie patrzyłem na konsolę, więc nie wiem, ale lampki, wszystkie żarówki powinny mieć napisane lampka również. I, a jeżeli chcecie mieć dokładniejsze pomiary, to można coś takiego. Nie jest to perfekcyjne urządzenie, nie jest jakoś super cudowne i nieomylne, natomiast jest ono w miarę tajne i na tego typu amatorskie obliczenia jest wystarczające. Czy to dużo, czy to mało, zostawiam to dla Was. E, czy to mi się opłacało, to myślę, że wystarczy wejść. Sami musicie sobie odpowiedzieć, ale wejdźcie na filmik e, odnośnie ile zarobiłem przez ten rok. Jest on również dostępny na YouTube, na moim kanale, tak więc odsyłam Was tam. E, link w opisie również znajdziecie, i tam znajdziecie informację, ile zarobiłem. Tak więc od, od, odejmijcie sobie tą kwotę od tamtej, i będziecie wiedzieć, ile mi wyszło w, na tą przysłowioną rękę. No cóż, to by było chyba na tyle. Tak jak mówię, koszta, że tak powiem, jednorazowych prawie nie było, dlatego że większość rzeczy była planowana przede mną, była kupiona wcześniej. Nie było nic kupowane stricte pod streama oprócz rzeczy, które dzięki hojności moich widzów zostały zakupione przez moich kieszeni, tylko po prostu zostały ufundowane, za co serdecznie jeszcze raz z całego serca dziękuję. i Um, Jedynym kosztem takim prawdziwym, realnym było dla mnie um, koszty prądu, które przedstawiłem w tym filmie. E, oprócz tego, oczywiście, no, musiałem zjeść kawę, wypić, tak? <grych> Więc wiecie, wiecie. No to też jest, prawda, koszt ale mniejsza o to mam nadzieję, że film wam się podobał jeżeli znajdziecie jakieś błędy w filmie to dajcie mi znać nie jestem nieomylny, więc tutaj na pewno mogły się jakieś błędy znaleźć, dajcie znać postaram się dać adnotację jeżeli takie błędy wystąpią no i cóż odsyłam was do in pozostałych moich filmów zapraszam na kanał na Twitchu dziękuję moim patronom Dziękuję wszystkim dobrym duszom, które przychodzą do mnie na stream, wspierają mnie, wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom, którzy zawsze tam są, wszystkim regularnym widzom. I cóż, do zobaczenia, do następnego filmu. Dobranoc.